Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Ani się obejrzeliśmy, a już przeleciał kolejny tydzień i znów możemy się spotkać. Dziś zobaczycie. Kilka elementów tuningu. Parę drogowych ostrzeżeń. Budzące podziw oldtimery. Eksperta przy pracy. Jeszcze jedną wizytę na Bałtyku. Rzuć ogień na tłoki. Szykuje się kolejny interesujący odcinek, który, mam nadzieję, z przyjemnością obejrzycie. Zaczynamy? Tak, już wiecie czym. Stroboskopem. Przypominamy przewoźnikom, że do 31 marca powinni złożyć organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia. Wymagana też jest informacja o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę ich zatrudnienia. Obowiązek ten wynika z ustawy o transporcie drogowym. Od 24 grudnia 2022 roku Wielka Brytania wprowadziła ograniczenia w transporcie drogowym dotyczące przewozów kabotażowych, transportu kombinowanego i przejazdów na podstawie zezwoleń EKMT. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, strona brytyjska zadeklarowała, że podczas kontroli drogowych polskich przewoźników drogowych niedostosowanie się do tych nowych przepisów nie będzie karane grzywną, a jedynie pouczeniem. Taki okres przejściowy potrwa do końca pierwszego kwartału bieżącego roku. Czterdzieści pięć lat temu, 14 lutego 1878 roku, urodził się Hans Ledwinka, czeski inżynier i konstruktor mający austriackie pochodzenie. Pierwszy samochód zbudował już w 1898 roku, przez pewien czas pracował w zakładach Steyr, a w 1921 roku objął funkcję głównego projektanta Tatry. To jego dziełem jest bezramowe podwozie rurowe stosowane przez Tatrę do dziś. Przez wiele lat pojazdy powstawały według koncepcji Ledwinki z chłodzonym powietrzem, umieszczonym z tyłu silnikiem i z opływowymi nadwoziami. Po II wojnie światowej Ledwinka został oskarżony i skazany za współpracę z hitlerowcami na 5 lat więzienia. Po zwolnieniu w 1951 roku wyprowadził się do Austrii, gdzie zmarł w 1967 roku. 25 lat później został całkowicie zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy Czechosłowacji. Zwiedzamy tę wystawę już od kilku tygodni i powoli zbliżamy się do końca. Dziś zaglądamy przedostatni raz na Baumę. Zobaczcie. Współczesny plac budowy to także miejsce emisji zanieczyszczeń. Kurz, hałas, spaliny, czy chcemy, czy nie, powstają zawsze. Dodajmy do tego brudne drogi i ulice w okolicach nowej inwestycji oraz wibracje odczuwalne w sąsiedztwie, a nasze ulubione miejsce do pracy czy życia staje się koszmarem. Aby redukować te szkodliwe czynniki, producenci pojazdów budowlanych robią sporo. Można się było o tym przekonać w trakcie największej wystawy maszyn i pojazdów budowlanych Bauma w Monachium. Od czego zaczniemy? Od napędów. Tak, pojazdy budowlane coraz częściej są hybrydowe lub elektryczne, zwłaszcza te operujące w miastach. Nawet jeśli napęd elektryczny dotyczy tylko osprzętu znajdującego się na typowej ciężarówce, to i tak oszczędza on paliwo oraz redukuje emisję spalin i hałasu.
Inne dziedziny rozwoju pojazdów budowlanych to dalsza robotyzacja zabudów wywrotkowych. Producent, nazywany Mercedesem wśród wywrotek, firma Mailer, pokazała na Baumie najnowszą serię zabudów Trigenius. Zautomatyzowana obsługa i solidne materiały to jej cechy rozpoznawcze. Dlaczego tak proste rozwiązanie jak zabudowa samowyładowcza jest automatyzowane? Celem konstruktorów jest skrócenie czasu pracy przy za- i rozładunku oraz redukcja kontuzji kierowców. Niestety do wypadków i urazów z ich udziałem dochodzi najczęściej w punkcie A lub B, a nie na trasie. Upadek ze schodków kabiny, poślizgnięcie się na błocie, kolizja z maszyną budowlaną – to tylko kilka przykładów. Najlepiej, aby szofer nie wychodził zza kierownicy, a będzie dobrze. Dlatego pojawiła się opcja zautomatyzowanego przykrywania skrzyni ładunkowej, otwierania burt czy wibracyjnego usuwania resztek ładunku. Jeszcze większy poziom zaawansowania technologicznego ma miejsce w pompach do betonu. Z jednej strony od maszyn tego typu oczekuje się coraz większego zasięgu podawania mieszanek, a z drugiej coraz niższej masy. Obsługa dalekosiężnego ramienia wymaga elektronicznego wspomagania w trakcie jego składania, aby cały pojazd zmieścił się w skrajni drogowej. Z kolei elektryczne betonomieszarki, takie jak propozycja firmy Putzmeister, starają się wykorzystać czas załadunku na uzupełnienie energii. Potem na placu budowy korzystają z kilowatów zgromadzonych w akumulatorach do obracania gruszki. Cicho i sprawnie. To cieszy. Mniej wesołą informacją jest fakt, że największymi graczami w tej dziedzinie są Chińczycy, którzy od poprzedniej Baumy wykupili sporo niemieckich i włoskich firm produkujących betonomieszarki i pompy do betonu. Nad Żółtą Rzeką dużo się buduje, więc jest zapotrzebowanie na najlepsze technologie. Dzięki dokapitalizowaniu te zasłużone dla branży marki mogą przetrwać i dalej się rozwijać, ale szkoda, że nie są już niezależne. Przez 3 lata między kolejnymi edycjami targów Bauma sporo się zmieniło, ale nadal to najważniejsza na świecie wystawa dla sektora budowlanego. Ciekawe, co w 2025 będzie można zobaczyć w Monachium. Wodorowe pojazdy budowlane czy autonomiczną koparko-ładowarkę? Poczekamy, zobaczymy. W następnym odcinku dokończymy relację z Baumy. A teraz nasz ekspert. Witam Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Pan Dawid z Konina napisał: podczas kontroli drogowej stwierdzono naruszenia polegające na niespełnieniu wymogu ręcznego wprowadzania danych na wykresówkę lub kartę kierowcy. Firma otrzymała zawiadomienie z ITD o wszczęciu postępowania. Jakich argumentów można użyć w odpowiedzi do organu prowadzącego postępowanie, żeby uniknąć kary za te wykroczenia kierowcy? Rafale, da się z tego wyplątać? Niestety nie da się z tego wyplątać. Wpis manualny jest obowiązkiem kierowcy w trakcie logowania karty i nie da się jego ponownie wykonać, jeżeli zapomnieliśmy o tym. Nie da się tego zrobić wstecz. No niestety takie są zasady od 2006 roku, od kiedy tachografy cyfrowe istnieją. Wpis manualny jest wykonywany w trakcie logowania karty. Wpis kraju rozpoczęcia, deklaracja okresu aktywności od ostatniego wyjęcia karty do włożenia. To są rzeczy, które robi się w danym momencie, w danej chwili. I tutaj trzeba naprawdę skupić się. Kierowcy podchodzą często do tego rutynowo, trochę nonszalancko, trochę z przymrużeniem oka, a potem wyskakują błędy, których jest cała masa. Analizując, rozliczając firmy, widzę, że to jest 70% naruszeń właśnie związanych z brakiem wpisów manualnych, prawidłowych wpisów manualnych przez kierowcę. Jak się przed tym uchronić? Proste szkolenia. Naprawdę to są bardzo krótkie i proste szkolenia w zakresie obsługi tachografów. Procedury w różnych tachografach wpisów są różne, to prawda. Natomiast no, krótkie szkolenie, nawet kilkuminutowe, wystarczy każdemu z kierowców, żeby zapamiętał sekwencję i prawidłowo do tego podchodził. No potem, żeby uniknąć w przyszłości właśnie podobnych kar. Dziękuję. Zapraszam teraz na chwilę przerwy. Zaraz po niej zobaczycie.
Kilka elementów tuningu. Parę drogowych ostrzeżeń. Budzące podziw oldtimerów. Wracamy za moment. Stare powiedzonko mówi, że stare to są dobre wino i skrzypce. Ja dołożyłbym do tego jeszcze motoryzacyjne oldtimery. Zobaczcie. Słuchajcie, w programie Na Osi szykuje się nowy duet, czyli można powiedzieć młode pokolenie ze starszym pokoleniem. Będziemy rozmawiać o oldschoolowych, nie wiem czy to tak nazwać, o bohaterach szos. Tamtych lat. Właśnie, chcieliśmy tu właśnie coś powiedzieć o tamtych samochodach ciężarowych, nie tylko ciężarowych, autobusach. Ale, autobusach i kierowcach, którzy jeździli. Czuję się, jakbym był pomocnikiem kierowcy, bo siedzę z prawej strony na fotelu kierowcy. Tak, bo przedtem byli pomocnicy kierowcy. No. Pamiętam, jak jechaliśmy zawsze nad morze. Pamiętasz autobus Sanos? Tak, pamiętam. Sanosy. Uwielbiałem jeździć Sanosami. Ale on fajnie hamował, pamiętasz? Jak on tak. Był tak. Tak. Te hamulce były jakieś takie, że Sanos jak z górki zjeżdżał... A on miał retarder? Chyba już ten... Może jakiś tam był nie retarder, ale hamulec wózki chyba silnikowy. A Sanos to był jugosłowiański, tak? Jugosłowiański, tak. Na licencji czego to było, czy to był ich? To był chyba, tam chyba silnik MAN-a był w Sanosie. No i w tym drugim tam to też był jugosłowiański i też miał silnik MAN-a, tylko mniejszy. Przepięknie jechał ten samochód. Znaczy ten autobus, on płynął i pamiętam jak nad ranem kierowcy zawsze się zmieniali. I to nie było, że kierowcy stawali, tylko po prostu puścił kierownicę, cyk, i się wymienili. Tachografów nie było. Nie, właśnie, znaczy, nie było tachografów. Znaczy on miał tachograf, tak. Ale nikt tego nie korzystał. Tak, ja byłem właśnie zdziwiony zawsze, że kurczę, no puścił kierownicę, cyk, i zawsze... Przesiadali w czasie jazdy. Z pełnym autobusem ludzi. Pełnym autobusem ludzi i nikt nie miał pretensji. No, wiadomo, że tak nie wolno, no. Ale ten... I bardzo zawsze lubiłem siedzieć na silniku z tyłu. Lubię słyszeć mruk silnika. Drugi kierowca to był. W tamie był z tyłu silnik, a chyba w Sanosie. W Sanosie chyba był leżący. W jednym z nich był leżący się. Nie pamiętam, bo on miał wloty z tyłu, te takie, wiesz? Tak, takie wloty, coś jak Setra ma? Tak. Ale w jednym z tych autobusów był leżący silnik. Takie mam właśnie wspomnienia. No tak było. I to były takie piękne autobusy, bo to były tak zwane, można powiedzieć, wystawowe, reprezentacyjne. One były tam troszeczkę zachodem pachniały, także dlatego. Ale teraz przejdźmy do tych autobusów naszych. No weź ta Sama, Jelcza. PR-110 Lux. Bardzo fajny autobus. Mieliśmy na PKS-ie, jedyny był PR-110 Lux, to był wycieczkowy, to taki był cukiereczek. Ale on miał te szybki jeszcze nad szybami chyba, na zakłębieniach. Wiesz co, chyba tak, ale powiem ci, że to była taka perełka, jedyna, która jeździła tylko z wycieczkami. On był piękny, on miał zawsze nowe części. A ty wiesz, że ja takim jechałem kiedyś, jako kierowca, tak? Pojechałem sobie jako kierowca, pojechaliśmy na Grzybobranie, chyba jakieś zielonogórskie. W tamtą stronę jeszcze było ok, ale z powrotem katastrofa. Ja po prostu powiedziałem, ja już nigdy nie będę kierowcą autobusu. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że co chwilę przystanek, to jeden sika, drugi sika, trzeci marudzi. No tak jest. Czwarty znowu gdzieś się przewrócił, bo oni cały czas pili. A przyjdzie coś komplet? Wszyscy byli? Wszyscy byli. Nikogo nie zgubiłeś? Ciężko było z wysiadaniem, bo część trzeba było wynieść. Rozumiem. No. Z tego Grzybobrania. I także powiem wam, że kierowca autobusu to miał przerypane. Przerypane miał, ale zawsze... Ale powiedz w mrozach, jak było z odpalaniem? Mrozy to była, to jest historia w ogóle taka... Bo ty pracowałeś wtedy w PKS-ie chyba. Tak, w PKS-ie w latach, to był 98, 2000 rok, dwa albo trzy lata pracowałem. I jak przyszła zima, no to... Do pracy się jeździło na szóstą. Na szóstą, wiadomo, i wszystkie te autobusy stały. Mróz był siarczysty, bo minus 16, takie mrozy były, ja pamiętam. To musiało o 5 chyba zaczynać. No, tak szybko uwijaliśmy się naprawdę przy tych autobusach, no i paliliśmy je. Mieliśmy takie
jakby kawałek drewna, na koniec szmata owinięta. No niekoniecznie drewno mógł być tutaj, zamocone w ropie, tak? Albo w ropie i chodziły z takimi pochodniami. Wszyscy wyglądali jak ludzie pierwotni. I do tego jeszcze matka. Tak, i matka. A wiesz, co to matka była? No oczywiście, była. Że tak. Taki wózek, dwa akumulatory. Tak, na kółkach. 24 V. Powiem ci jedno, że zawsze nie było powietrza w tych kołach. Zawsze musiałem pompować. No tak, jeszcze tak, bo zawsze schodziło. Nikomu się nie chciało tego naprawić. A, bo to tak było. Ale o kołach to w długim odcinku powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o podpalanie, to ten taki płomień, to się kto nazywa i mówiło się... Damy mu poczytać. A dlaczego poczytać? Bo jak się nie miało, się nie miało tego knota, to brało się gazetę i to była poranna prasa, którą się takie rurą składało i trzeba było ją odpalić i tam do filtra. Dać mu poczytać. Tak, ale to filtr się omijało i bezpośrednio do turba. Bezpośrednio od razu, żeby zasał ciepłe powietrze. I co najdziwniejsze, te turbiny wytrzymywały, że sobie gazetę zasał. No jeden miał turbo, drugi nie miał, ale... ciepłe powietrze i jakoś poszło. Kiedyś kierowca to był mechanik. Kierowca-mechanik. Tak, teraz już nie ma takiego czegoś, bo jest pomoc drogowa, która przyjeżdża. A kiedyś mechanik musiał sobie sam koło wymienić, zmienić dętkę, oponę. I tak było. I zawsze kierowca byli jednolicie ubrani. Mieli ładną tą taką, jak się to nazywa? Uniform. Uniform cały. Czapkę taką jak... Czapkę, no tak, PKS. Tak, z PKS-em, tak. Miał markdarkę odpowiednio, tutaj miał znaczek PKS-u, ale kończymy już ten program i zapraszamy do następnego odcinka. Bo my jak się rozgadamy, to jest... końca nie ma. Trzymajcie się. Do zobaczenia. A my teraz zajmiemy się wypadkami drogowymi. Zobaczcie. Pokażemy dziś kilka sytuacji, które dowodzą, że w ruchu drogowym naprawdę można się spodziewać wszystkiego. Choćby wiatru o takiej sile, która przewróci zestaw jak zabawkę. Drugi przypadek każe snuć domysły, jak mogło dojść do uderzenia w barierkę na szerokim zjeździe z ronda. Kierująca tym samochodem osoba musiała być zajęta czymś innym niż kontrolowanie toru jazdy. Dobrze, że czujność jadących za tym autem nie była uśpiona. Tu z kolei przy wjeździe na posesję sprawa wydaje się być całkowicie jasna. Zamiast hamulca pod nogą znalazł się gaz. A teraz kolejny dowód, że samochody potrafią latać, co nie tak dawno temu już pokazywaliśmy. Na zakończenie jeszcze jeden przykład wypadku z deszczem w roli głównej. W policyjnym raporcie zapewne padło sformułowanie o niedostosowaniu prędkości do warunków jazdy. Skończyło się tu o tyle szczęśliwie, że poza stratami materialnymi nie doszło do uszczerbku na zdrowiu uczestników tego zdarzenia. Dzień dobry, witam Państwa w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Za chwilę wyświetlimy materiał filmowy ze zdarzenia drogowego i razem z Romanem Latynem ocenimy, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, co się jeszcze mogło wydarzyć i podzielimy się z Państwem tymi opiniami. Witam Państwa serdecznie, a ze mną jak zwykle jest Andrzej Wachowski. Bierzemy się do pracy. Zapraszam do oglądania. No wyjechał sobie pan, zajechał w drogę. Nowy Sącz. Bardzo kulturalne. Ja znam takich, co by ten palec chętnie połamali, ale to nie o to chodzi. Wiem, że policja już każe, ale to jest bardzo nieładne zachowanie, bardzo bezczelnie się tu pan zachował. Raz, że wyjechał, tutaj ten wyhamował, może zatrąbił i coś takiego. No, zatrąbił, bo zajechał mu drogę, musiał hamować. No. Ale to, co zrobił kierowca, no to za ten paluszek powinien zostać dodatkowo ukarany. Tu za zajechanie drogi, tam jest dodatkowe punkty. Mam nadzieję, że tutaj ktoś doniósł na policję i ten filmik wysłał. Myślę, że został ukarany. Takich ludzi nie brakuje. Ja też nie radzę z takimi ludźmi zaczynać, bo to różnie bywa. Widzieliśmy ostatnio różne wydarzenia na drodze, skopanie samochodu, pobicia. Jakby jeszcze raz zatąbił ten z tyłu, to nie wiadomo, czy by się nie zatrzymał, nie wyszedł. Czy nie doszłoby do rozlewu krwi? Tak, dokładnie. To jest właśnie to. To jest piękny gest, prawda? Piękny. Skąd wiatr wieje, tak?
No tak, tak. To było badanie, skąd wieje wiatr. Badanie, skąd wieje wiatr. No takie bezczelne badanie, tylko nie poślinił tego palca. Przepraszam, ale tak żeśmy to nazwali. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem zachowania tych kierowców. Raz, że wymusił pierwszeństwo, później zwraca mu się uwagę pewnie sygnałem, może światłami, tak. I on wyciąga coś takiego, skąd wiatr wieje. To jest bardzo, bardzo, bardzo nieładnie. Mam nadzieję, że ten filmik trafił do policji, bo za to też się już w tej chwili karze. Będzie miał dwa wykroczenia. Zaraz, że wymusił pierwszeństwo, zajechał drogę, a drugie wykroczenie, no za to. To jest chamskie zachowanie. Chamskie zachowanie i bardzo nieładne. I tutaj pozdrawiamy tego kierowcę i że mu ten palec czasami, coś mu się z tym palcem nie stało, także... Tak, bo mogą być amatorzy. Tak. Chętnie, żeby mu ten palec wyprostować. Wyprostować, tak. Albo złożyć gorączki, także... też musimy uważać, także uważajmy na takich kierowców, bo... Widzieliśmy ostatnio bardzo dużo takich właśnie zdarzeń jest na drodze, że auto skopane, do bujek dochodzi, ktoś tam broń wyciągnął, także lepiej już na takich nie trąbić, nie zaczepiać, niech se jadą. Oczywiście to wykroczenie można też wysłać do policji, jak było, ale później lepiej już głowę spuścić i nie zaczynać, bo ludzie są nieprzewidywalni. Tak jest. Na drodze na pewno nie ma sensu zaczynać jakiejkolwiek dyskusji z takim człowiekiem, bo tak to nie ma to żadnego. A my zapraszamy, gdzie zapraszamy? My jak zwykle zapraszamy na kanał YouTube, tam gdzie możecie te wszystkie nasze analizy jeszcze raz popatrzeć, pooglądać. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie do nas, podzielcie się waszymi opiniami, co wy sądzicie o tych zdarzeniach, które pokazują. Może coś innego napiszecie, coś innego żeście widzieli, kto inny był winien, może ten, co jechał tą drogą tutaj na przykład. Bo po co jechał? Bo po co jechał, no jakby nie jechał, to by nie doszło do tej sytuacji. Ale nic, zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić. Do widzenia. Kłaniam się. Nie był to niestety ostatni odcinek cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić. A my teraz zajmiemy się tuningiem. Opowiedzą o nim branżowi dziennikarze. Zobaczcie. Podobno Henry Ford mawiał, że klient może zamówić u niego samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Dzisiaj, ponad 120 lat od tej słynnej deklaracji, bogactwo barw ciężarówek może wręcz oszołomić. Ale tysiące kolorów to często za mało dla fanów tuningu. Dlatego starają się je łączyć lub nadal poszukują swojego ideału. Lakiery metaliczne, półmatowe i matowe to nadal nie koniec możliwości, jakimi zaskakują nas tunerzy. Jest jednak pewien kolor, który zawsze jest modny, nigdy go za wiele, zawsze robi świetne wrażenie i to na każdej ciężarówce. Może być naniesiony pistoletem lub zamontowany razem z jakimś elementem. To oczywiście kolor lustrzany, nazywany potocznie chromem. Co o chromach w ciężarówkach mówią nasi eksperci? Posłuchajmy. Chromy są bardzo ważne w tuningu, bo niemal zawsze pasują do innych kolorów. To taki finisz w wielu miejscach ciężarówki. Klamki, wydechy, kangury. No, chrom sprawdzi się wszędzie i nie da się z nim przesadzić. Zawsze dobrze wygląda. Pod warunkiem, że jest zadbany. Jak się błyszczy, to jest ekstra. Gorzej jak ruda go bierze, wtedy widać, że to fałszywy chrom. Jednak początki chromów to grill ciężarówki. Gdzieś w latach 20. ubiegłego wieku pojawiła się moda na chromowanie przednich osłon chłodnicy. Ale mówisz, że dokładnie nie pamiętasz, kiedy to było, bo w 1920 trochę chorowałeś. Pozostaje jednak pytanie, w jakim celu pojawiły się chromy? Przecież czarne Fordy sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. To prawda, ale wtedy wyznacznikiem mody nie była Tesla, a Rolls-Royce z chromowaną figurką stojącą na chłodnicy o nazwie Spirit of Ecstasy. Przecież nie mogła stać na miedzianym grzejniku. No jakby to wyglądało?
Grzesiek ma rację. Ówczesne chłodnice przypominały grzejniki, a Rolls-Royce zamienił je w dzieła sztuki, pokrywając je chromem. Odtąd każda szanująca się firma szła w tym kierunku, także producenci ciężarówek. Z przerwą do II wojny światowej to chromy rządziły aż do lat 70. A potem pojawiła się moda na tańsze plastiki, bo pojawiła się tańsza technologia. Szkoda tych chromów. No i historia zatoczyła pełne koło. Wróciliśmy z powrotem do czarnego. Było to widać zwłaszcza w modelu Volvo F12, F16, gdzie grill przypominał wielką kratkę wentylacyjną albo nawet dywanik gumowy. Sam wyglądasz jak dywanik, a do tego wyliniały. Jak nowy, a srebrnego nie macie? Nie linieje. Wracając do trwałych chromów, jaka jest ich rola w stuningowanej ciężarówce? W końcu nie ma skutku bez przyczyny. To taki sentyment do starych metalowych czasów. Symbol takiego piękna i trwałości. Plastik, wiadomo, nie kojarzy się z trwałością, stylem czy gustem, a chrom na to mówi: jestem stary, ale jary. Oj, od kiedy słyszysz chromy? O czym rozmawiacie? A o tym, że chromy także mruczą i dzwonią, szczególnie te, które są zastosowane w układach wydechowych. Tamte potrafią nawet buchnąć ogniem. A nierzadko chromy kryją też tajemnice. Mam tu na myśli skrytki na różne rzeczy przymocowane do pojazdów. Już myślałem, że nieważne. Wróćmy do tematu. Czy chromy są równie popularne w tuningu jak styl holenderski? Pewnie są jakieś związane z tym tradycje. Są. Włosi i Austriacy słyną bardziej i częściej z chromowanych ciężarówek niż inni Europejczycy. No, jeszcze dodałbym Chorwatów. Dla nich chrom to niezbędny element stylu glamour. Na drugim miejscu jest Skandynawia. Oni także lubią chromy. Styl holenderski także obejmuje chromy, ale w zdecydowanie mniejszej ilości. Podobnie zdobią swoje auta Niemcy czy Duńczycy. A styl o nazwie tani leasing to żadnego koloru nie lubi. Zderzaki szare, atrapa czarna, reszta jakieś popielate, sinokopytkowy róż. A szary, czarny i biały to może nie kolory? Ty jak coś powiesz? Ale pozostaje pytanie, czy chromowane elementy mają jakieś praktyczne zastosowanie lub uzasadnienie? Odnoszę wrażenie, że nie do końca. No racja, w dawnych czasach chromowane elementy zapewniały większą trwałość, a dzisiaj to co najwyżej więcej pracy. Szybko się brudzą, ale mycie musi obejmować polerowanie, inaczej są plamy i zacieki. Co kierowca robi w pracy, po pracy, a nigdy zamiast pracy? Poleruje chromy. Niektórzy lubią to robić, zwłaszcza na Mastertrucku, ale na szmacie to jadą też na parkingach. No, na przykład lubią to robić, bo lubią, żeby auto było czyste. I polerowanie chromów daje im naprawdę uciechę z tego, jak ten pojazd później wygląda. Najwięksi fani poświęcają na to nawet kilka godzin w tygodniu. Ale za to jaki efekt. Szapoba. Czasami światło odbite w chromach ciężarówki może razić innych użytkowników drogi, ale kiedy pada pod odpowiednim kątem, powoduje, że auto lśni jak gwiazda. I o to właśnie chodzi. Szpan, błysk i trwałość. Tylko to i aż to. Nic więcej. Każdy lubi dobrze wyglądać i dobrze się czuć. To nic złego zrobić coś dla poprawy własnego samopoczucia. To wyprawa jak na zakupy lub do fryzjera. Z tą różnicą, że chromy przetrwają dłużej niż twoja kreacja czy fryzura. Dziękuję za dziś i do następnego Track Story o tuningu. Na dziś to wszystko, a w następnym odcinku zobaczycie. Kilka teledysków z ciężarówkami w tle. Następną przestrogę prosto z drogi. Budzące podziw oldtimery.
porady i wyjaśnienia eksperta. Ostatnią wizytę na Baumie. Zaglądajcie często do nas na nasze strony internetowe, bo warto. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pożarnicze. Ja tego nienawidzę u tych strażaków, że te literki tam... Pożar, pies kiełbasa. A jak tam nie znajdziesz, to u faroża na plewanii będą. I to moje, co ja tam z kobietami, tak? Aha. Ja lubię chłopaków z ochotniczej straży pożarnej. Ale właśnie zaraz to sprawdzimy, bo... No nie, jak trolejbus jest, to nie jest silnikiem zasilany, tylko kablem. Ale gdyby były elektryczne, to same mogłyby podjechać do stacji dokującej. Szkoda, że tak nie robi mój telefon. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.